Cześć tu Oluś i tato, siemanko, niezłe dino. Prehistoranko. To jest super dino. Dziś otwieramy, nie wiem czy widzieliście shorta, jak nie wiedzieliśmy co jest w paczce od Magic Box Polska. I się okazało, że są oto te dwa super dino. Jeden dino się nazywa Faurex, to jest oto ten. Drugi dino nazywa się Harex. Hej, T-Rex. I tutaj jest tak, jest dinozaur. Co jest jeszcze, Olusiu, w tym zestawie? Jest Cousin Kit i jest Zinx. I jest Zinx. Najpierw wyciągniemy dinozaury. Nie pokażemy wam wszystkiego od razu, bo one wydają dźwięki, gryzą i wszystko zobaczycie za chwilę. Nie, nie możesz, no właśnie, właśnie o to chodzi, że później. A chcesz? No dobra, raz, bo tam mają różne dźwięki. Ale nie, no do widzów. Trzy, cztery. Jakby przychodzi przeszkoda, ale jest większy. Nie wiem czy zauważyliście, świecą się im oczy. A wyciągniemy najpierw dinozaury, bo w środku jest ukryty super tajny, rzadki, znaczy nie rzadki, super hammer na przykład w tym. Ten się nazywa ekskluzywny super Finks. Dobra, mniej gadania, więcej otwierania, ale zanim zaczniemy, zostawcie łapki w górę, subskrypcję i dzwoneczek, ding, 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 ding. Okej, okay, Olusiu, ma swoje nożyczki, podałem ci, kochanie, nożyczki. Otwieramy, najpierw dinozaura odczepiaj. Dasz radę? Co? Co? Nie mówi się co. Ja to muszę jednak, oj, chyba tak za długo będzie. Najwyżej przewiniemy, bo to trzeba oddzielić. Wyciągnąć tu. Nie, trzeba to rozwalić. Ole. Rozwalić? Rozwal tak, tylko staraj się tak rozwalić, żeby. O! Zobaczcie, tu jest ukryty ten super Zinksior. Nie Zinksior, tylko Finksior Exclusive. Nie, 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 a nie, na razie go nie odcinaj. Najpierw wyciągamy dinozaur. Ja ci rozerwę, albo razem. Trzymaj to. To trzymaj. 3, 2, 1. No, mocniej. Wyskoczył drugi. Taram, tam, tam, tam. Mamy dwa Finksiory. Tu już trzeba, a to już poczekaj, ja ci tu oderwę, będzie ci wygodniej, tak? Proszę bardzo, na razie otwieramy dinozaury i je zaprezentujemy. Pamiętasz, jak się twój nazywa, Olusiu? Faurex. A mój? Nie, moment, moment. Mój jest Faurex. A. Twój jest, tak? Dobrze mówię. Poczekaj, Faurex. Nie, twój jest Faurex. Dobrze, a mój jest Harex. Harex? Harex. Dobra, okej. Okay. Otwieramy. Czum, czum, czum. Dobrze są zabezpieczone, ale to jest po to, żeby podczas podróży, albo na przykład jak wam idzie w paczkach, żebyście mogli, żeby wam się nie zniszczyły te zabaweczki. Olusiu, może ci pomogę, bo zaraz uszkodzisz, widzę. Nie tak, kochanie, jak się nożyczki bierze, dziubdziusiu, wy też wkładamy tu te dwa paluszki i tak, patrz, cyk. I jest przecięte, tak? Dawaj. To mamy, tu na razie tych nie otwieramy. To ja zacznę prezentować już tego, dobra? Ok. Mamy tak. W środku można posadzić Super Finksa i Cousin Kida. Mamy taki uchwycik, którym, dzięki któremu otwieramy jego szczękę i on wydaje dźwięk. I możemy też jeszcze regulować, żeby on bardziej stał. Zobacz, Olusz, bo ty może nie wiedziałeś tego. Żeby on bardziej stał, albo na przykład chce to zjeść niam, 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 z ziemi, to tutaj sobie regulujemy. Okej, osko, super osko. Oj, jeszcze łapki się ruszają. Dobra, czas pokazać dźwięki. Wiesz co, Olusiu, może ci jednak pomogę, co? Czy nie? No bo to było trudne. Nie było trudne, kochanie, tylko ty się starałeś, żeby nie zniszczyć. I dlatego ja chciałem to samo otworzyć, tak? Bo wyciągaj to tu z jego nóg, żeby się nie zawadzało do dołu. Mocno. Dziego na mnie warczysz. Nie wiem, czy słyszeliście, właśnie na mnie warknę. Ok, na 3-4 naciskamy teraz, zobaczymy, albo nie, najpierw ja, dźwięk. Zobaczymy, ile mają dźwięków i czy się różnią dźwięki. Poczekaj, najpierw ja, bo ty już raz nacisnąłeś. Poczekaj, uwaga. To jest taki sam dźwięk, jak ty wydałeś wcześniej. Teraz ty naciśnij. Zobacz. No. Zobacz, jak lekko naciśnięcie, tam tak lekko. No jak lekko, a jeszcze możecie też otwierać tak. Tak. I okay. Patrz, on ma taki język.
jęzorek. A, jęzorki, zobaczcie, on ten ma taki jęzorek, pokaż, a pokaż, pokaż ten taki. Aha. Widzisz, on ma tu resztki jedzenia, a ten ma, puść na chwilkę, puść kochani. No i teraz nacisnąłeś i już wydał kolejny dźwięk. Teraz ja naciskam. Teraz ty. Wow. No nie naciskaj to chwila, bo będą kolejne dźwięki. Olej. Teraz ty. Nie przeczekaj mnie. Okej, czyli dźwięki mają takie same. Teraz bierzemy. Zaraz będziemy walczyć. Poczekaj, na koniec, Olu, trzymaj konie. Uwaga, znowu zostawcie łapeczki w górę, jak ktoś nie zostawił, bo teraz otwieramy, otwórzmy finksiory. To jest twój, tak, Olusiu? A to jest mój, uwaga, otwieramy. Zobaczymy, czy mu teraz pójdzie. Już nie próbuj nie rozwalić pudełka. Myślałem, że dwie saszetki, zobaczcie, otwieram, a to tak wygląda. Coś tutaj jest, a, bo jeszcze do nich jest broń. Uwaga, ja otwieram pierwszego, to jest mój, tu jest jego siedzonko chyba, nie, tu jest siedzonko, że to wpijasz, ale, a, bo żeby postawić sobie, nie wiem po co to jest, napiszcie w komentarzu po co to jest, a, bo to jest w tym albo bez tego, jak chcemy posadzić go w, czyli to są takie jakby małe ich jety, wiesz? Dobra, to tu na razie włóżmy, zaraz przesadzimy ich. To są oto one. Twój miał broń do twojego kazum kida. Taką, nie wiem co to jest, młot z czymś plującym. Wszystkiego możecie się dowiedzieć w bajkach. Pewnie niedługo pojawią się na kanale Magic Box Polska. I ja, a gdzie moja broń? A mojego bronią jest teraz, to jest taki młot. Nie wiem czy kojarzycie jak Stora. Trochę podobny, co mu zrobili nowy młot, co tamten miał zniszczony. Dobra, Olusiu, sadzamy, więc tak, żeby posadzić, musimy zdjąć z tego ich pojazdu. Sadzaj swojego. Dobra, dawaj. Dawa, tak jest, teraz ja wkładam tu. Pokaż swojego, jak włożyłeś. O, właśnie, tak. Zobaczcie, on tu jest z tyłu, obserwuje, pilnuje tyłów. A mój z tyłu też będzie obserwował, tylko go muszę przekręcić. Wygląda tak. Mój przedstawia co, Olusiu? Hełm rycerza. Hełm rycerza. Rycerza, czyli kazum kida, a twój przedstawia co? Jego okulary. Zobaczcie, teraz masz swojego kazum kida. Pokaż widzom. I pokaż, co on też ma ruchome. Tatuś, patrz na to. Patrz, bo on powinien być w tą stronę, ma tu komputerek. A, on tu ma komputerek, faktycznie, zobaczcie. Ja tu ciapa jestem, tutaj jest, nie wiem, czy będziecie dobrze widzieć, komputerek. I on steruje chyba, wiesz co, bo to są mechaniczne te dinozaury. A miałeś pokazać widzom, co on robi. Halo, ziemia, centralo. Patrzcie na to. Patrzcie na to, jego broń. Ale ta broń jest gumowa. No widziałeś jak czadzior, nie wiem czy zauważyłeś, tu też ma gumowe, daj kochanie. Ale ta. W tak większości serii nie było gumowa. Okej, okay, Josko. Było ten, plastikowy. Zobaczcie, tak wygląda. I co on ma? Olek, miałeś pokazać co on ma, takiego fajnego. Okulary. Okulary, które się opuszczają. I tu zobaczcie, ten jego Finks też ma okulary, tylko takie jakby ma... Jakby go ktoś zahipnotyzował. Albo on hipnotyzuje. Albo on właśnie, pewnie on hipnotyzuje. Masz rację, synu. Stawiasz kolację. Brawo, ty, piona. To teraz się bije. Piona, brawo, ty. Teraz się bije. Zaraz jeszcze ja pokażę swojego. Mój jest... Rozwalam, poczekajcie. Mój jest oto taki. Ma taki hełm, troszkę wygląda jak... Jak ta roślina zjadająca, nie? Troszeczkę jest podobne, widzisz? Co tam jak muszki siadają, to one zamykają szybko swoją paszczę i zjadają i potem trawią muszki. Tak to wygląda, bo on jest też, w ogóle na pewno to jest to, bo ma taki emblemat z tyłu na płaszczu. A twój co ma na płaszczu? Mój ma meteoryt. Twój ma meteoryt? O, bo może to jest meteoryt, masz rację. Tak, zobacz to. Tak! Tak! I nawet pokaż, zdejmij, pokaż widzom.
że on na głowie, jego głowa wygląda jak opuściciel, poczekaj, to przyjrzyjcie się, on tutaj ma taki jakby meteoryt, czyli jakby jakiś, czyli on się pojawił z kosmosu. A ten jest, broni ludzkość, a twój jest zły? Tak, twój jest zły, czyli mój broni ludzkość przed najazdem. Okej, wkładamy swoje kidy. No zaraz walczymy. Poczekaj, bo ja jeszcze broni nie mam włożonej. Uwaga na 3-4, ale zanim zaczniemy walczyć, uwaga, pozdrówcie Olusia, Pończusia. Niech ktoś teraz napisze coś, co... I w ogóle pozdrawiam. Ale poczekaj, poczekaj, daj podokończę. Czy chcesz? Albo dobra, powiedz, ale nie przerywa się, wiesz. Pozdrawiam mojego kolegę Janka. Pozdrawiam Janka. A w ogóle wiecie co? To wszystko już pewnie jest w sklepach, Empikach i innych. Możecie kupić, może w Żabkach się pojawi, może w jakichś Leclercach albo nie wiem, w czym jeszcze może pojawić się. Na przykład w Best Toys albo w czym jeszcze? W Carrefourze, w różnych sklepach myślę będziecie szukać i uważasz, że to jest fajne, bo to już niedługo, niedługo gwiazdka. Fajnie by było coś takiego od Mikołaja dostać. Tak myślisz? Chciałbyś coś takiego, jakbyś nie dostał od Magic Boxu? Chciałbyś czy nie? Ale to powiedz. Chciał. Okej, waga. Zaczynamy tą nierówną walkę. Wygrywa ten, który straci wszystkich swoich jeźdźców. Czy jesteś gotowy? Ale nie, ja się pytam, czy jesteś gotowy i wtedy otwierasz. Tak? Uwaga. Czy jesteś gotowy? Fight! Chodź tu! Ja cię... O nie, spadnij! Poczekaj, tu się nic, to mi też. To poprawiamy. Druga runda. Jesteś gotów? A czemu wyłączyłeś dźwięk? Właśnie, tu macie włącznik i wyłącznik dźwięku. Jesteś gotowy, Olusiu, Pończusiu? To ja wiem, co zrobię. Patrzcie, jaką zrobię teraz zmyłę. Zasłaniasz się cały czas. Uwaga. 3, 2, 1. Mam go! I rozszarpię! Stop! Uwaga. Zmiana pozycji. Napiszcie w ogóle w komentarzu, po ile... Bo my nie wiemy, po ile u was są w sklepach te dinozaury. Chyba warto napisać do Mikołaja, żeby prezentował, bo ciekawe, a nie będą pewnie takie drogie. Napiszcie, bo jestem ciekaw. A, poczekaj, zauważyliście też? Mój świeci na niebiesko oczyma, bo ma z niebieską, a twój na żółto. Bo on powinien się na biało. Powinien na biało, ale to jest pod białe podchodzi, bo on, jak się widać, to on świeci na biało, tylko ma niebieskie oko. No to jesteś zły. Ej, nie! Zostaw mój dziób! Ała! 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 Dobra, teraz na pięści. Dawaj. Stawiamy, zobaczymy, czy na pięści. Stawiaj. Dawaj łapki. Nie sięgam! Ej! Kurde, klej! Dobra, to tyle, bo zjedzą nas motyle. Ja go zjadam całego tam. Dawaj, nie jedz inksiona mi tu, dawaj. Mam go! Ha, tym razem ja wygrałem. Nara. To żegnamy się. Tata, ja chcę wyłączyć. Ty chcesz wyłączyć? Ale powiedz coś miłego widzą. Życzymy wam wszystkiego dobrego, kochani nasi mili i super things rules, prawda? Chyba najfajniejszy jak do tej pory zestaw super thingsach, czy nie? Chociaż fajna była ta wieża do treningów, to było fajne, ale z tych nowych to naprawdę czadzior, nie? I napiszcie, czy byście się spodziewali, że pojawią się dinozaury w super thingsach. To jest trochę dziwne. Ja też się nie spodziewałem. Dobra, to kończymy, wyłączamy. Poczekaj, jak cię złapę za nogę. Nie! A nie, jeszcze nie wyłączamy. Moment, bo nie powiedzieliśmy wam ważnej rzeczy. Przedstawiamy postacie. Olek, jak się nazywa twój czaderski kosmosowy... Galaxy Brain, czyli wiesz co to znaczy? Abron. Nie, Brain. Brain to mózg. Galaktyczny mózg. O ja cię. A jak się nazywa jego Funfelus Finksioros? Crash. Czyli kosmiczny. Jak się nazywa ten? Nie ma. Superhammer? Tak. A masz napisane, faktycznie. A ja mój się nazywa Jungle Cross.
czyli chłopak z dżungli. I jego hammer nazywa się Super Hammer po prostu. A to oto to niby myśleliśmy, że to kask, a to jest ta roślina. Olek, to jest ta roślina zjadająca. Ciucimko, no przecież to po tym. Nazywa się Munchi. Okej, okay, to tyle, bo zjedzą nas motyle. No przecież powiedziałem, Munchi i Jungle Class. A Super Dino to Super Dino. No to teraz tym razem lecimy już na poważnie.